Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Witam Was wieczorem z mojej kuchni, która jest po części w remoncie. I żyjąc śmiercią królowej Anglii, Wielkiej Brytanii i nie tylko tego kraju, wielu krajów, postanowiłam nagrać krótki film o pochówku ludzkiego ciała. Jestem bardzo, bardzo wzruszona, właściwie zaskoczona. Nie spodziewałam się tak pięknego pogrzebu, właściwie jeszcze nie pogrzebu, ale tej procesji wielkiej, tak, tego ciała poprzez wiele miejsc. Jestem tak wzruszona, jestem tak podniesiona tym, co. Jak oddaje cześć naród angielski i nie tylko angielski swojej królowej, która odchodzi po 96 latach życia, 70 latach ponad panowania, dobrego panowania, bardzo pokornego panowania. I właśnie to mnie tak dotyka, że ona była rzeczywiście na służbie i tą służbę teraz jej oddajemy. Ja się dołączam całym moim sercem do tej służby, jak patrzę na tych mężczyzn, którzy jednym krokiem, na te salwy, na te samochody, na tych ludzi. No, jestem bardzo uniesiona, jestem pod wielkim wrażeniem. A zarazem właściwie to żyłam do tej pory śmiercią, a właściwie zaginięciem i najprawdopodobniej śmiercią Iwony Wieczorek, która wcale nie miała żadnego pochówku i żadnego grobu. No i tak to się ze sobą zbiegło. Właściwie wołałam o to. I pomyślałam sobie, że dzisiaj Wam powiem kilka słów, dlaczego to jest takie ważne, żeby oddać chwałę nie tylko człowiekowi za życie, ale również po śmierci. I oczywiście chcę wołać do wszystkich ludzi, którzy cokolwiek wiedzą o śmierci Iwony Wieczorek, dlatego że to była zwykła kobieta, tak jak ty i ja, ale która zasługuje w swoim człowieczeństwie, bo tak Chrystus postanowił, wcielając się w nasze życie, wcielając się w to życie pokorne człowieka, wynosząc je do godności królów w swoim człowieczeństwie, do godności boskiej, do tego, że każdy z nas ma prawo właśnie do takiego godnego pochówku. Ja też rok temu pochowałam moją babcię i właściwie to bardzo ciągle to przeżywam tak naprawdę. Moja żałoba teoretycznie się skończyła, ale ten pochówek królowej Elżbiety II bardzo, bardzo mnie dotyka. Jestem pod wielkim wrażeniem tej służby, która tam się objawia, tak? Która tam była, która w niej była i która jest w jej narodzie. My swoich królów dawno straciliśmy, trochę naturalnie, no bo królowa Bona miała swojego Zygmunta Augusta, który niestety nie dał już nam króla. No może nie bardzo wierzyliśmy w kobiety, bo królowa... No dobrze, bo chodzi o to, że Zygmunt August to jednak po nim było, to nie tak, że... No w każdym razie nie chcieliśmy po Auguście mieć już kobiety na tronie. Już mieliśmy królów elekcyjnych. Ale to już tutaj nie jest o historii, bo gdybyśmy mówili o historii, to chyba najgorzej skończyła Rosja, zabijając swojego króla, albo Francja, jeżeli już będziemy wspominać rewolucję francuską. Natomiast funt brytyjski ciągle się dobrze ma, nawet najlepiej, co świadczy o tym, że to królowanie nie było takie złe i nadal nie jest takie złe. I to bycie na służbie dla swojego państwa i bycie na służbie dla króla, żeby to wszystko się kupy trzymało, okazuje się tutaj bardzo dobre. Nie wiem, czy będzie jeszcze taka królowa, bo może tego się nie da zrozumieć. Ale ja napisałam książkę właściwie. Nie mam jej przy sobie, bo to nie jest o mojej książce. To jest film o tym, że
Należy godnie pochować ludzkie ciało, dlatego że mieszka w nim Duch Święty, dlatego że ciało ludzkie jest wyniesione do godności boskiej przez to, że sam Chrystus wcielił się w nas, wcielił się w naszą naturę, aby ofiarować swoje życie za nas. Mamy Zbawiciela i już śmierć została pokonana. Najbardziej taki chrześcijański pochówek to oczywiście w ziemi. Ziemia jest jednym z czterech żywiołów, który zachowuje pamięć. Ale cztery żywioły ze sobą się jednoczą, bo woda zaleje ogień i ogień nie będzie palić, jeżeli nie będzie powietrza. Ziemia zachowuje pamięć, potrzebuje wody do życia. Ogień oczyszcza. Gleba potrzebuje powietrza, żeby rozłożyć ciało. Wszystko w ziemi zachowuje naszą pamięć. Taka cykliczność niewiarygodna, niebogata, dająca życie. Jest życie. No, natomiast to nie jest oczywiście konieczne, bo wielu świętych nie posiada ciała poprzez bestialską śmierć swoich oprawców. Niech będzie święta Teresa Benedykta od krzyża zagazowana, a potem spalona. Wielu świętych było ćwiartowanych, oddzieranych ze skóry. I zresztą to się dalej dzieje. Ja poprzez to, że dotknęłam życia Iwony Wieczorek, zainteresowałam się trochę kryminalistyką i przeraziłam się tym, jak ludzie pozbywają się ludzkiego ciała po tym, jak zamordowali, żeby nie pójść do więzienia, tak? Bo zamordować w afekcie czasami, kiedy nam emocje powiedziały już koniec i coś się zmieniło i człowiek zaczyna mordować w cierpieniu, to ja to jeszcze mogę zrozumieć. I właściwie to ja nawet rozumiem ten lęk przed śmiercią, że pójdę do więzienia, bo już u nas to nawet nie ma kary śmierci od wielu lat. Ale człowiek się boi tego, że go zamkną i będzie tam siedział z jakimiś ludźmi i nie będzie mógł jeść tak jak chce, chociaż tam głodu nie ma, ani zimna nie ma, ani jest powietrze i wszystko w więzieniu jest. Natomiast no, ludzie się tego boją bardziej niż śmierci. Ale nie boją się zabijać, tak? To jest taka część. I ludzie dziś, jestem w szoku, bo morderstw każdego roku jest tak wiele. Zdziwiło mnie to, że tych podcastów kryminalnych jest tak wiele. I tego wszystkiego o mordach jest tak wiele. I przeraziło mnie to, co ludzie robią z ciałem ludzkim. To jest niesamowite. Rozpuszczają, ćwiartują, gotują do worków, nie, że ten lęk przed tym, że to się wyda, że ktoś odkryje, że będziemy w więzieniu, że zostaniemy pohańbieni, to jest tak okrutne w porównaniu z tym, co człowiek zrobił. Jeżeli już tylko wejdziemy w tą sferę zabijania. No, że jak ja patrzę na tą królową i jej hołd oddawany, to mi się chce to powiedzieć, tak, że ciało ludzkie jest zjednoczone w pewnym sensie z duszą tak integralnie, że będzie zmartwychwstanie tego ciała. I choćbym nie wiem, choćbyś nie wiem, co zrobił, może tak. Ja nie wiem, kto mnie tego słucha, bo może słucha mnie jakiś morderca. Jak ukryłeś ciało, żeby nie otrzymać żadnych konsekwencji, to ja ci mówię, te konsekwencje wcześniej czy później przyjdą i będą jeszcze gorsze, bo piekło istnieje. I ja wiem, że to dla wielu jest śmieszne, a piekło istnieje, naprawdę. Pewnego dnia ja się odważę, ja jestem coraz bliżej tego, żeby wam opowiedzieć o tym, co przeżyłam ja w moim życiu i dlaczego ja jestem taka pewna tego, że piekło istnieje.
I dlaczego myślę, że to jest ważne, żeby wam o tym mówić. A dziś jestem po prostu wzruszona tym, jak pokornie naród królowej Elżbiety II w różnych krajach na całym świecie oddaje jej cześć i chwałę. Ja chcę się do tego dołączyć, dlatego że ja zawsze nawet intuicyjnie czułam, że to jest dobra królowa. Że ona pokornie służyła swojemu narodowi. Że ona pokornie służyła ludowi. I była właśnie taką królową, jaka powinna być. I tego wam, kobiety, wszystkiego życzę, żebyście były również w swoim środowisku królowymi, czyli matkami królowymi, takimi, jakimi powinnyście być, abyście były kochankami, takimi, jakimi królowa powinna być, abyście dawały światu wartość i były w swoim królowaniu na służbie. I wtedy w chwili śmierci świat odda wam to, na co zasłużyliście. Naprawdę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie bójcie się śmierci, bo śmierć została pokonana. Oddajcie chwałę Bogu i starajcie się Mu służyć w tym życiu, pytając się, gdzie i co macie robić, czy malując, śpiewając, czy służąc Mu bezpośrednio w kościele, czy będąc matkami, jak macie służyć Bogu, wychowując wasze dzieci, wspierając waszych mężów, dbając o piękno i dobro i miłość na świecie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Czekamy i patrzymy, jak dalej będzie się ten pogrzeb i ta ceremonia pogrzebowa, tak piękna, rozwijać dalej. I co jeszcze wartościowego zobaczymy. Proszę o polubienia mojego kanału, oczywiście o subskrybowanie i łapki w górę, dlatego że to jest kanał o duchowości, o wierze i to jest najważniejsze, co musimy wiedzieć. I tym się z wami dzielę. Jeżeli znajdujesz wartość, to dziel się tym z innymi. Pozdrawiam serdecznie. Pa.